Zmarli potrzebują naszej modlitwy. Tym, którzy cierpią w czyśćcu, możemy ofiarować wyjątkowy dar w postaci odpustu zupełnego. W Piśmie Świętym mamy niewiele danych, które wprost wyjaśniają, czym jest czyściec i jak wygląda. Kościół naucza, że jest on naznaczony cierpieniem, ale nie rozpaczy i potępienia jak w przypadku piekła, ale tęsknoty za pełnią życia, mówi ksiądz profesor Marek Chmielewski. Ci, którzy są w czyśćcu, oni są pewni swego zbawienia, ale jeszcze nie tu i nie teraz. I nasza modlitwa za nimi, nasza jedność z nimi, nasze wspieranie ich daje im poczucie, że oni w tym klimacie miłości są. Jedną z form takiego naszego wsparcia są odpusty. To darowanie kar doczesnych, które człowiek zaciągnął na tym świecie, tłumaczy rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów konwentualnych ojciec Jan Maria Szewek. Mogą być takie sytuacje, że ktoś pojedna się z Panem Bogiem, wyzna swoje grzechy na spowiedzi świętej, dostanie rozgrzeszenie, ale nie zdąży odpokutować. I właśnie odpust to jest forma pobożności naszej, którą możemy ofiarować za tych zmarłych, którzy odeszli z tego świata, pojednani z Panem Bogiem, ale nie zdążyli za swoje grzechy odpokutować. By jednak uzyskać odpust, w szczególności odpust zupełny, który możemy ofiarować od 1 do 8 listopada, muszą być spełnione konkretne warunki, mówi proboszcz parafii świętego Bonifacego we Wrocławiu ksiądz dr Jerzy Żytowiecki. Przede wszystkim zawsze głównym warunkiem odpustu, jeśli ma być to odpust zupełny, jest stan łaski uświęcającej, więc związane z tym spowiedź i komunia święta. Ponadto musimy także nawiedzić cmentarz, tam pomodlić się za zmarłych, nie być przywiązanym do żadnego grzechu, nawet lekkiego, odmówić modlitwę Ojcze Nasz oraz Wierzę w Boga, a także zmówić dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Odpust można ofiarować jednego dnia za jednego zmarłego, mówi ksiądz dr Jan Uchwat. Jeżeli uzyskam tę łaskę odpustu zupełnego, to w tym właśnie momencie, tak sobie możemy wyobrazić, ta osoba zmarła ze stanu oczyszczania się przechodzi do nieba, z czyśćca przechodzi do nieba. A więc większego daru, większego miłosierdzia już nie ma, jak takie bezpośrednie oglądanie Pana Boga. Cząstkowe odpusty za zmarłych możemy także zdobywać w ciągu całego roku. Jest to możliwe na przykład poprzez półgodzinne pobożne czytanie Pisma Świętego, rodzinne odmówienie jednej części różańca świętego lub półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu.